Cześć. Nauczyliśmy się już najprostszych rytmów na 2 czwarte, 3 czwarte oraz 4 czwarte, czyli tego najpopularniejszego pod słońcem, jak to można stwierdzić. Dzisiaj nauczymy się z kolei najprostszego przejścia. Wykonuje się go jedynkami. Zakładam, że wszyscy oczywiście jedynki już w miarę dopracowali sobie. Teraz należy je rozłożyć na wszystkie doby. Tutaj jeszcze trzeba by sobie powiedzieć o tym, jakie rozmiary mają poszczególne bębny, bo to jest ważne, kupując naciągi, czyli to, w co uderzamy. Werbel najczęściej ma cali 14. Rzadziej się stosuje mniejsze 13, bardzo rzadko 12. To my w tej chwili konfiguracja wygląda tak, że to jest 10, 12, 14. Ewentualnie tutaj powinna być jeszcze 16 dla bardziej ambitnych. Ale taki zestaw w zupełności wystarczy. Dalej z kolei te bębny były większe i w tym miejscu był bębenek 12 cali, tutaj była 13 i 16, ale ze względów praktycznych zwrócono się do takiej konfiguracji jak teraz i ona się nazywa Fusion. Dobrze. I teraz zaczynamy sobie przejść jedynkami naprzemiennie. Uderzamy po 4 razy na każdym bębnie. I można skończyć sobie na talerzu. Stopą, albo i co było wskazane na początku przynajmniej, zapętlamy to i z tomu 14 wracamy na werbel prawą ręką. Tak, wcześniej kończymy sobie na raz. Tutaj akurat kończymy na talerzu. To jest rajd, ale on może też pełnić funkcję crasha. Jeżeli już opanujemy w miarę w danym tempie, pamiętamy, zaczynamy wolno, spokojnie i dokładnie. To musi być równiutko zagrane. Oczywiście najlepiej z metronomem. I docelowo tak powinno się to grać. Jeżeli już opanujemy, podkręcamy sobie to tempo troszeczkę i wygląda to tak. Luźno. Nic na siłę, nie przyspieszamy za wszelką cenę, bo można się nabawić przy kurczych mięśni. Poćwiczcie kilka dni do tygodnia. Wystarczy spokojnie. Opanujemy to. Wrzucimy sobie później to przejście do rytmu. Cześć!